Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo naszej marki. Piękny jesienny dzień, tematy szczupakowe jak najbardziej aktualne, dlatego dzisiaj będzie właśnie o jednym z takich tematów, który w zasadzie już się pojawił w jakiejś tam formie, natomiast ciągle o to dopytujecie, ciągle chcecie więcej informacji. Rozpoczynając ten materiał, zadam retoryczne pytanie, na które oczywiście za chwileczkę odpowiem. Cóż to takiego mam w ręku? Starsi wędkarze pewnie wiedzą, natomiast fajna sytuacja, bo wczoraj o to zapytałem mojego syna Maćka, czy wie co to jest. Odpowiedział, czy chodzi o te pudełko, czy co to jest w środku. Nie miał bladego pojęcia, ponieważ całe jego życie, w zasadzie kiedy był z nami, taka kaseta już u nas w domu się nie pojawiała, one już nie istniały, zastąpiły technologicznie je inne nośniki, na których wideo czy muzykę można było odtwarzać. Dokładnie tak samo dzieje się z materiałami przyponowymi. Technologia wyparła archaiczne stalki, tytany i inne takie rzeczy. I dzisiaj właśnie będzie jeszcze raz materiał o naszym doskonałym materiale odpornym na zęby szczupaka, czyli regeneratorze. Ten coraz bardziej popularny materiał polimerowy, nasz regenerator, jest odporny na zęby szczupaka. Maciek całe swoje życie, odkąd jeździ na ryby, nie zna niczego innego. Nigdy nie widział u nas w domu stalowego przyponu. Czasem widzi materiały, jeśli robimy jakieś stingery, ale zawsze, jeśli jeździmy na szczupaki, zakładamy to samo. Dlatego ten temat jest dla niego oczywisty. On nie widzi po prostu potrzeby zakładania niczego innego, ale z wielu z Was ciągle dopytuje, czy to jest naprawdę bezpieczne, czy to jest naprawdę odporne na zęby szczupaka. No to jest dokładnie tak jak z tą kasetą, którą przed chwileczką pokazałem. Coś było kiedyś dobre, ale technologia pozwoliła zrobić coś lepszego. Dokładnie jest tak samo z tym. Naprawdę nie musimy używać stalowego, tytanowego, wolframowego przyponu, aby skutecznie łowić i przede wszystkim mieć bezpieczeństwo, że żaden szczupak nam nie uwali przynęt. Zabawna sytuacja była w ubiegłym roku na jednych zawodów, na których startowałem, gdzie nastawiałem się stricte na sandacze. Był to piękny, potężny blat sandaczowy, sandacz na sandaczu, o niczym innym człowiek nie myślał i udało mi się wyjąć na tych zawodach dwa szczupaki, powyżej 115 cm na regenerator o średnicy, uwaga, 0,40 mm. Co więcej, obie te ryby zostały wyholowane na dokładnie ten sam przypon, dzień po dniu, ponieważ on w ogóle nie był uszkodzony, mimo że przynęta zniknęła w pysku. Hol był dramatyczny, wielu zawodników to widziało, ale wiele osób przyszło zapytać właśnie wtedy po zawodach o ten regenerator i do dzisiaj właśnie z tego korzystają. Także czasem trzeba się przekonać, widząc coś na własne oczy. Ale najlepiej się przekonać, zabierając to z sobą nad wodę, montując taki zestaw, co jest bardzo proste. Maciek w dalszej części materiału pokaże, jak banalnie proste jest to do zrobienia. Wystarczy po prostu minutka, kilka rzeczy i przede wszystkim jest bezpieczne i ekonomiczne, bo zakup takiej jednej szpuli, do tego tulejki, jakieś krętliki z zagrawkami, jedne takie narzędzie wielofunkcyjne z zaciskarką, służy nam naprawdę przez długie miesiące. A plusów samego regeneratora jest zdecydowanie więcej niż tylko sama ekonomia. Najczęściej zadawane pytanie to jest właśnie, jak zrobić taki przypon, co za chwileczkę zobaczycie i jaka jest ta bezpieczna średnica. To co powiedziałem, te 0,40 oczywiście nie polecam. Nie jest to materiał odporny na zęby szczupaka, miałem farta, ale pokazało to tylko i wyłącznie tyle, że przy odpowiednim holu, a wtedy miałem dosyć miękką wędkę, da się takie szczupaki także wyciągnąć, nawet jeśli ta przynęta jest gdzieś głęboko połknięta. Dla mnie bezpieczną średnicą jest 0,81 mm. To używam do klasycznego spinningu. Materiał jest na tyle miękki, że da się go w zasadzie zawiązać do agrawki, ale ja to zawsze robię na tulejkach. Jest całkowicie niewidoczny w wodzie, co też bardzo istotne, nie generuje tych refleksów świetnych, jeśli mamy taki słoneczny dzień jak dzisiaj. I jest naprawdę odporny na zęby szczupaka. Przez bodajże 5 ostatnich lat, odkąd regenerator pojawił się w naszej ofercie, no nie straciłem szczupaka przez to, że on gdzieś tam przeciął. One spadały, one czasem zrywały mi plecionkę, bo gdzieś ona się tam zaczepiła o jakieś podwodne zaczepy, ale nigdy nie zdarzyło się, żeby pękł po prostu sam przypon od zębów szczupaka. Dlatego ja mam tutaj całkowite zaufanie do tego materiału. Maciek, który łowi ze mną, też, bo nie zna zupełnie niczego innego. Może łowi tych szczupaków mniej, jest ze mną na wielu wyprawach, też widzi, że te szczupaki wyjeżdżają, łowi samodzielnie te szczupaki i sam jest czasem zdziwiony, że po którejś tam rybie, a szczególnie te maluchy potrafią mocno sponiewierać nasz przypon, ogląda i mówi, że no nie ma żadnej ryski na tym materiale. I jeśli te szczupaki biorą gdzieś na zewnątrz, no to nie ma znaczenia, jaki przypon w zasadzie zakładamy, ale jeśli zdarzy się, a co się zdarza bardzo często, szczególnie mówiąc na niewielkie przynęty, że ten szczupak połyka taką przynętę, te zęby nic temu materiałowi nie są w stanie zrobić.
Ja osobiście w dalszym ciągu będę Was szczerze zachęcał do tego, żeby się przekonać, próbując, bo szczerze powiedziawszy mam dosyć tych prywatnych wiadomości, które dostaję i wymądrzenia się ludzi, którzy z czegoś nie korzystali, a krytykują, że narażam ryby na niebezpieczeństwo, że one z przynętą mogą po prostu zejść. No pewnie, że mogą, natomiast mnie się to nie zdarzyło, ja jestem pewny tego materiału, więc nie będę z takimi ludźmi polemizował. Chętnie wejdę w dyskusję z kimś, kto używał. Chcę się jeszcze czegoś dowiedzieć, na przykład po co te inne średnice 0,90, 1,05 przy używaniu, nie wiem, zdecydowanie dużych przynęt, bardzo dużych takich swimbaitów, albo do metody trollingowej używam tego regeneratora właśnie 1,05. Te mniejsze średnice służą mi właśnie do łowienia sandaczy, bo spełniają rolę fluorokarbonu, a jednocześnie dają mi jakąś taką pozorną gwarancję, że jeśli trafi się szczupakowy przyłów, to też jestem w stanie tutaj wyciągnąć, ale podkreślam, że te średnice 0,40, 0,50 raczej nie polecam. To już jest zbyt cienkie, aby dać pełną gwarancję, co nie wyklucza tego, że nie uda nam się wyjąć tego materiału. Tak samo ten materiał używam zamiennie, zamiast fluorokarbonu, łowiąc pstrągi potokowe i każde inne ryby, a coraz częściej sumiarze, ostatni metr przyponu, czy tam 2 metry, robią właśnie z tej milimetrówki, z tego regeneratora. Także mają gwarancję, że wyholują nawet największe sztuki bez jakiegokolwiek ryzyka. Szczerze zachęcam do tego, żeby to spróbować po prostu, zrobić taki przypon. Jak zobaczycie, jest to bardzo proste. Tak jak powiedziałem, plusów jest zdecydowanie więcej. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, chętnie zapraszamy, piszcie do nas komentarze, subskrybujcie oczywiście nasz kanał, oglądajcie nasze filmy i zadawajcie kolejne pytania, na które chętnie odpowiemy. Do zobaczenia w następnym materiale. Pierwszego szczupaka złowiłem, jak byłem bardzo mały i nie pamiętam, jakiego przyponu wtedy używałem, ale odkąd łowię z tatą, zawsze używam przyponów z materiału regenerator. Witam na kanale Marki. Dzisiaj w prosty i szybki sposób pokażę Wam, jak zrobić przypon z materiału regenerator, który da mi gwarancję przed zębami szczupaka, żeby nie obciął przynęty. Do zrobienia potrzebny będzie materiał przyponowy, krętlik z agrafką, krętlik, tulejki i narzędzie uniwersalne. Przygotowałem sobie około 50-70 cm materiału, tyle w zupełności wystarczy. Zaczynamy od założenia tulejki i trzeba pamiętać, że zawsze przy materiale regenerator lub fluorocarbon trzeba zakładać podwójną tulejkę. Teraz dajemy krętlik, przekładamy przez drugie oczko, zostawiamy małą końcówkę, nie za dużą, żeby plecionka lub żyłka nie haczyła przy zarzucie i przy ściąganiu. Teraz bierzemy kleszcze, przymierzamy i mocno zaciskamy. Z drugiej strony robimy to samo, tylko że z agrafką i krętlikiem, żeby szybciej montować przynętę do zestawu. Przekładamy. I znowu zaciskamy. I mamy nasz gotowy przypon. No i tak zrobiony przypon nadaje się już do łowienia. Udało mi się złowić kilkadziesiąt szczupaków, no i żaden nie obciął przyponu, więc naprawdę świetna rzecz. Ładnie strzelił. Taka rybka, jak widzicie, przypon trochę pomógł. Taki szczupaczek, 70. Zrobię zdjęcie i wypuszczamy.